Siła jest zawsze w sieci, tak? Siła jest zawsze w organizacjach międzynarodowych, które wspólnie podejmują wysiłek. Społeczność Łordzki-Sowa, w tym przypadku akurat ta jej część regionalna, czyli europejska, uczy się wzajemnie od siebie i mamy też tutaj na tych zawodach stoiska tych krajów, które już w przyszłości będą organizować te zawody. Przypomnijmy, że za 2 lata to będzie duńskie Herning, a z kolei za 4 lata, w 2027 roku, to będzie niemiecki Düsseldorf. My jako Polska jesteśmy aktywnym uczestnikiem tej społeczności i możemy też dużo do niej wnieść. My też się uczyliśmy od innych i od poprzedników, od tych, co organizowali wcześniej. I tak jak nasi koledzy z Niemiec podkreślali, że jest to proces uczenia się od siebie nawzajem. Oni już powiedzieli, że są pod wrażeniem naszej ceremonii otwarcia i wykorzystają parę elementów. I tak to będzie, że nabudowuje się ta wiedza, to doświadczenie i będzie wykorzystywana przez następnych organizatorów. Zaczynałem od bycia zawodnikiem w zawodach światowych w Kazaniu w 2019 roku oraz w 2021 w Austrii w Graz. Następnie nie opuściłem tej idei i w dalszym ciągu zajmuję się i pomagam tutaj przy organizacji zawodów i szkoleniu i wyszukiwaniu zawodników dla polskiej reprezentacji. Podczas treningów nikt na mnie patrzy na ręce, a gdy przychodzi już do konkurencji, jak widzimy wszystkich konkurentów, z którymi będziemy rywalizować, no dochodzi stres, patrzymy jak inni pracują, obawiamy się, czy coś może nam nie wyjść, prawda, czy jesteśmy odpowiednio przygotowani. Dochodzi też stres otoczenia, ponieważ bardzo wiele osób po prostu przychodzi oglądać konkurencję. Jedni głośno rozmawiają, inni robią zdjęcia, ktoś inny krzyczy, dopinguje innego zawodnika. Może to być mocno rozpraszające. Żeby wytrenować zawodnika na takie zawody, potrzebujemy przynajmniej roku czasu. Przez ten rok mamy różne szkolenia związane nie tylko z techniką, ale również z wiedzą taką, powiedzmy, manualną, z wiedzą techniczną, a także przygotowujemy ich mentalnie, więc mamy specjalnych trenerów, którzy przygotowują ich pod względem radzenia sobie ze stresem. Jestem ekspertem w konkurencji frezowanie CNC. Jest to konkurencja techniczna, w której zawodnicy przez 3 dni mają wykonać 3 różne detale związane z techniką, z przemysłem. Jednocześnie nasza firma DMG Mori dostarcza maszyny na tą konkurencję. To jest maszyna tokarka NLX 2500, której używamy w trakcie konkurencji frezowanie i toczenie CNC, czyli 2 konkurencjach, których DMG Mori jest sponsorem. Naszym celem jest, aby nasi klienci mieli możliwość zobaczenia, że oprócz tego, że dostarczamy maszyny, również staramy się w Polsce rozwijać tą dziedzinę, bo nowa maszyna to również nowy pracownik, więc te osoby, które dzisiaj konkurują, są potencjalnymi pracownikami dla naszych klientów. Uczestnictwo w zawodach jest fantastyczną rzeczą, aczkolwiek drugim ogromnym plusem są kontakty, które możemy tutaj zdobyć, poznać ludzi, ponieważ to one zostaną nam na całe życie. Mam super kontakt z zawodnikami z Meksyku, z Japonii, z Emiratów Arabskich, jeśli chodzi o takie dalsze kraje, bo z Portugalią mamy kontakt do dzisiaj. Pomagają nam i my im, to jest wzajemna pomoc, jeśli chodzi o konkurencję, ale również o sprawy prywatne. Jak leciałem na wakacje do Portugalii, to też miałem przyjemność spotkać się z zawodnikiem z Portugalii, więc to jest mega, mega plus.